Jak się nie ma, co się lubi, to trzeba sobie to namalować. Tak, trzeba to zdobyć. Dzień dobry, dzisiaj razem z Agą Grzelak. Hello, hello. Moim wspaniałym gościem będziemy robiły wymianę naszych styli, wymianę naszych twarzy. Face swapping. Dokładnie, znalazłyśmy po jednym swoim makijażu takim swoim. Tak. Ty bardziej naturalne kolory, ale ze złotem pięknym i w ogóle z odcięciem, którego nigdy nie robię. A ja z kolei wyraźne, ostre kolory i cut crease tylko na samym środku, którego u ciebie nie widziałam. Tak. Yeah. Więc będzie zupełnie co innego i te usta. To jest rzecz, która mnie przeraża, Ewa, naprawdę. Tak. Ja nigdy nie robię jasnych ust. W tym makijażu są jakby wymazane, tak jakby ich nie było zupełnie. Tak jest, tak jest. A ja z kolei się boję twoich ust, bo ja zawsze bardzo mocno, jak już zaznaczam, to mocno zaznaczam takie sobie w serduszko usta, a ty jedziesz tak płasko, więc też będę miała zupełnie nowe usta dzisiaj. Już za chwilę. Już za chwilę zostańcie z nami. Co? Myślę, że będziemy robiły dany etap razem, żeby to tak fajnie wychodziło. I co? Zaczniemy od podkładu. Z tym jest normalnie, jeśli chodzi o podkład, sama nuda, ale widziałam, że na tym zdjęciu wybrałaś coś w miarę takiego naturalnego, więc wzięłam krem BB, ten Healthy Mix, bo on jest taki, wiesz, w miarę delikatny, fajnie, naturalnie skóra wygląda. A ja mam z kolei coś kryjącego, okay, u mnie jest dobra. Krycia. Pójdę w standard i połączę sobie Fenty z Huda. A no, one kryją ładnie, no. Tak. Zdecydowanie lepiej się czuję ze swoim podkładem, ze swoim kolorem podkładu. No jeśli chodzi o korektor, to gdzie dajesz? Korektor. Ja jasny tutaj w okolice oczu, nie? Tak, ja właśnie biorę sobie start i daję taki jakby... To w miarę podobnie jak u mnie, no. I czasami sobie daję jeszcze trochę na brodę, takiego X-a sobie robię. A to sobie kółeczko zrobiłam. I tu jeszcze? I tu, no. I tu jeszcze, dobra. Tak. Okej. Jesteśmy zgodne. Tak, tak. Ale powiem ci, że do tego makijażu, który tam widziałaś, który robisz, ja użyłam dokładnie nawet tego korektora, też jako bazę na powieka. I mokrego. Nie możesz go przypudrować. Oh man. A ja wiem, że ty lubisz przypudrowywać oko. Tak. No. To może nałożę go już po pudrowaniu twarzy, żeby się nie zapędzić. Dobra, korektor zrobiony. Co teraz, panie Ewo? No to pudrujemy. I czy też zaczynasz od oczu? Żeby pod oczami było pięknie równo? Tak, zawsze. Okay. A czym rozcierasz? W czym wklepujesz korektor? Blenderem. Dobra. Ale jak chcesz, to też palec też jest spoko, nie? Paluchami. Alrighty, co teraz powiedz? No dawaj konturowanie, czyli dużo ostrzejsze niż twoje, bo twoje jest bardziej takie miękkie, więc ja sobie tak rozmiękczyłam to wszystko, a moje jest takie ostrzejsze. No, ostrzejsze, że bardziej widać to zaostrzenie. Jak się nie ma, co się lubi, to trzeba sobie to namalować. Tak, trzeba to zdobyć. To konturujemy jeszcze tu pod spodem. Ja jako, że mam kremowy, to tak sobie mogę ten. I ty po całości idziesz? W sensie wzdłuż całej żuchwy i na... druga broda? Że tu? Mhm. I potem tak lekko w dół. A, rozcierasz tu. No, a ty? Ja zwykle sobie idę po prostu tak po tak linii. Tu, po linii. O ty patrz, jak się rozpędziłam w ogóle, jak się tutaj rozpanoszyłam, zrobiłam sobie tak, jak robię. Bo czyli tak tu tylko. Ja robię właśnie, że tu i potem tak o, żeby, wiesz, rozmyć tą linię. No, okej, okay. Nosa nie konturujesz, jak się dowiedziałam, więc... A ty? Ja sobie konturuję, tak trochę, tak. Boczki. O kurde, ty jaki mam teraz inny nos. Jaki wąski mam, bo ja mam tutaj dosyć wąski. No, masz wąski. Ja bym jeszcze tu troszeczkę. Tu po bokach? No. Taka dumna. To co, lecimy w oczy teraz, nie? Ja mam soft glam, przygotowałam, bo takie neutralne, fajne kolory. A James Charles, tak, tu nie zabraknie żadnego koloru. Tak, definitywnie. Myślę, że tutaj te okolice i potem tutaj tych dwóch. No więc ja tam mam zaczęte od tego, więc tym... No. Ja łapię zawsze za taki pędzel, o mniej więcej ten, albo bardziej spłaszczony i nim pakujesz, nie? Całe I potem dookoła. Tym samym rozblendowujesz, czy tak, innym? Ale najpierw tylko, tylko go nakładasz, tylko cyk. Takie same dwa łuki robisz, żeby były, a potem czystym pędzlem brzeszki tylko. A, czystym. I bez dodania żadnego cienia, to jest tylko on jeden. Dobra, no. A od razu robisz też dolną, czy na nie, dół olej. Okay. Górna powieka. Ale najpierw mam zacząć od przyciemniania, czy od właśnie tego jasnego koloru? Chyba bym zaczęła od przyciemniania i ewentualnie można wyczyścić. Okej, okay, czyli... Okej, okay. I będę czyścić korektorem potem?
Tak, możesz wtedy korektorem wyczyścić, jeżeli ci właśnie się... Dobra. Spadł pędzel i takie... Zdobyty. Ta paleta jest tak absurdalnie wielka, że nie mam gdzie nie mieści się tu. To jest laptop kosmetyczny. Teraz tak, tutaj nie wchodzę, nie? Za bardzo. Nie, dobra. Nie, raczej no. Tak, znaczy wiesz, to tak delikatnie po prostu, żeby zaznaczyć, po, w miarę po całości, ale nie zbyt blisko nosa. I wyciągam tutaj zewnętrznie trochę, nie? Tak, tak. Czyli mniej przy nosie, a tutaj... A ty wyciągasz mocniej w bok, czy tutaj w okrągły raczej szłaś? Okrągłe. A widzisz, to nawet teraz będzie inny kształt. To będzie tak nowe dla mnie, tak co innego w ogóle, what? A powiedz mi teraz tak, co teraz robić? Wymazać korektorem? Ja bym teraz wymazała korektorem. Możesz też, tak, jak ci wygodniej, możesz na przykład dolną powiekę zrobić, albo możesz wymazać to korektorem. Wymazuję. Dobra. Cieszę się, że mogę wybrać. Czyli tutaj i jadę tak, jakbym miała. Okej, czyli tutaj będę miała. Jaki on jest ładny. A wiesz, że u mnie będziesz musiała wymazać dużo wyżej? Bo ja wymazuję sobie bardzo wysoko. No, bo dzięki temu oko się tak fajnie otwiera. No to kolejny to będzie korektorek też. I wymazywanie. Dobra. Ja robię zawsze tak, że daję sobie dużo, tak dużo, tu kładę. Nie? Mhm. Odciskam do góry, patrzę gdzie jest i robię dużo wyżej. Kładam sobie, mhm. Odciskam. No. Tak, i tą ilością, którą masz właśnie wyżej. I pytanie, czy jak wysoko, czy na przykład tu? No, tak, jest okej. Okay. Zobacz więcej, tak? No, tak, fajnie, fajnie. No, to jest ta. No. I teraz wiesz co sobie zrób? Palcem te brzegi korektora leciutko sobie zbierz tutaj, na powiece. Tu, w sensie, no. Żeby się zblendowały. Tak, tak, zblendowały się z tym różowym. Tak, ale w miejscu, nie? W miejscu. Pach, 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 pach. Ty lecisz z granatem, a ja z jasnym złotem. Ja lecę z granatem i rozumiem, że nakładam go tutaj po bokach po i bokach. Zostawiam środek wolny. Tak, złoty eyeliner. I tak jak mówiłaś, mam metaliczny, a nie brokatowy. Tak, dokładnie. Metaliczne złoto. Takie delikatne złote. Tu gdzie mi się kończy? Tak jak tutaj, to mam coraz mniej dawać? No, ja chyba tak bardzo delikatnie to już zrobiłam. Tak, ting. Ale powiem ci, że jest naprawdę ciekawe doświadczenie, kiedy się odtwarza czyjś makijaż. Ja zawsze jestem. Ale jeszcze fajnie, że ktoś ci mówi wskazówki w trakcie. Dobra, zobacz, chyba tyle, nie? Bo już dalej, już bliżej nie mogę przechodzić, bo tu będzie ten jasny. Jak kreska, powiedz mi, ty lubisz tak robić, żeby ona zaczynała się już tu w samym kąciku, czy dopiero jak są rzęsy? W samym kąciku, tylko tutaj tak bardzo cieniutko i potem dobra. Od połowy, tak mniej więcej od źrenicy, już idziesz taką grubszą jaskółką, tak jakby trochę bardziej na płasko. Dobra, mi tutaj trochę wtedy tak wyjdzie, wtedy musiałabym leciutko wygiąć. Troszeczkę wygiąć, no tak, żeby one się właśnie spotkały ze sobą. Okej. Okay. No to był taki dziwny, nie wiem, naszła mnie jakaś taka... Okej, okay. O fajnie to wyszło, zobacz, kurczę. Bo leciutko bardzo wygięłam i się połączyły. No właśnie o to chodzi, żeby one się połączyły. Jest. U mnie się wydaje, że tutaj takie neutralne, proste rzeczy, ale wstrzymywać oddech co chwila muszę. Dobra, dolna powieka. Ona jest tak w ogóle śmiesznie zrobiona. Nigdy tak nie robię. Czy dobrze widzę, że ty masz tutaj złoto i tylko troszeczkę ciemnego brązu? Tak, tak. Tak. I po prostu tutaj jak gdyby balansuję tym ciemnym brązem w zewnętrznym kąciku, tak żeby troszeczkę, wiesz, jednak wzmocnić. Okej, całe tutaj wszystko. No, właśnie tak. Takim jasnym, świecącym. Tak. Nigdy w życiu. Słuchaj, bo ja bym teraz bardzo chciała. No. Bardzo chciała. Coś beżowa tak. Kredka. Nie było jej tam. Idźmy zgodnie z, że tak powiem. Ale jak to? Jak można do takiego jeszcze typowo makijażu? Zobaczmy, mam łzy w oczach teraz. Widzę. Nie, bo mi akurat coś zaszczepało. No to nie zrobię. Będzie. Dobrze. Będzie jak pani każe. Dobra, więc teraz przechodzimy do błysku. Do błysku. I pokazywałeś, żeby wziąć ten, tak? Tak, na ten pędzel właśnie. Taki krótki zbity. No i lecisz, wiesz, bierzesz go. Lekko, czekaj, lekko zmocz. Lekko zmocz, no, dawaj. Tak, masz tak, ten, tym spray, możesz. Spray. Bardzo lekko, żeby on był mocny, ale żeby się nie, żeby nie opadł. Dobra. Nie? Więc weź go tam, dawaj. I lecisz od linii, najpierw na linię, cyk, 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 a potem na tą pionową kreskę. Dobra. Tak jakby robisz takie te śmieszne się zrobi. Okej. I jak to już będziesz miała idealnie na dwóch oczach, to wtedy je rozciągasz delikatnie na boczki. Dobra. No. A ostrością tej linii się nie martw, bo eyeliner ci zaraz to załatwi. A ten kolor jest, o Jezu, idealny, bo on jest taki złoto-różowy, nie? Pięknie, no, pięknie. Jestem szczęśliwa, bo mogłam rzęski. Wyglądam tak świeżutko i leciutko, ale tak dziwnie się czuję z takim gołym dołem praktycznie. Prawda? Goły dół. Właśnie dlatego stwierdziłam, że to będzie idealne dla ciebie, bo jest zupełnie co innego. A jak brwi? Brwi, więc tak. Ja robię kredką, mhm. Albo ewentualnie pomadą i
zaczynam tak, znaczy na pewno ciemniej sobie robię w zewnętrznej części. Tu, końcówka ciemniejsza. Tak, ale też mocno właśnie ciemno robię dół, sam dół brwi. I bardziej robię takie dosyć grube i raczej na bardziej płasko bardziej niż jakiś płasko. Taki łuk. Na tym zdjęciu wygląda jakby były mocno uniesione, ale ty masz głowę odchyloną, dlatego. No i ja mam tendencję do podnoszenia tej brwi cały czas. Czyli ja robię dużo bardziej płaskie niż mam. Powinno być, słuchaj, tylko takie, wiesz, dotknięcia pędza, takie... I moje lusterko, które co chwilę robi... Jak w kościele trochę. Jakbyśmy założyły kościół z Agą, to jakby się nazywał. Właśnie. Napiszcie. Dokleję rzęsy, Lily Lashes Goddess. Policzki. Mamy na razie tylko konturowanie. Ja bym użyła takiego różu, ale muszę użyć takiego, bo Aga używa tylko takich cieplejszych. No tak. I na tej focie widać, że tego różu masz niewiele. Delikatnie. U mnie też nie jest zbyt wiele różu. I myślę, że możesz też użyć tego, że on będzie pasować ciepłego? Do tego. Tak, tak lekko, bo ja chciałam tam zrobić tak trochę inaczej właśnie. U mnie rozświetlenia jest bardzo, bardzo dużo. Żeby uzyskać takie rozświetlenie, jakie miałam na tym zdjęciu i w tamtym makijażu, to tego rozświetlacza musi być dwa razy więcej, niż widzicie na zdjęciu, bo naprawdę na zdjęciu nie widać. Znika po prostu. I tak samo w kamerze zresztą znika. Tak, tak więc my musimy wszystko robić mocniej. A ja powinnam średnio, prawda? Tam miałaś tak średnio. Tak, delikatnie. Ani tak ani mocno, ani ten. Właśnie, a czym mam nałożyć? Wachlarzykiem, czy czym nakładałaś? A czym ci wygodnie, możesz wachlarzem, jasne. I ja też tam mam właśnie ten dokładnie rozświetlacz w kąciku wewnętrznym oka. Gdzie mam ciągnąć, bo ja mam tam aż tutaj nad brew. A nie, to ja tutaj miałam tak bardzo delikatnie tylko tu. Tylko tu. Ale zrobiłaś pewnie nos. Co? Wiesz co, chyba miałam, tak. Twoją kuleczkę. Taki, tak, Aga robi, słuchajcie, nosek. Takie coś. Zwierzęcy nosek, którego ja nigdy nie robię. Ja uważam, że to jest cute. Nigdy nie robię, ale ja robię tu grzbiet. A ty środek. Robisz taki, czyli ty nie dochodzisz jakby do tej... Nie, nie. Ten środek. To robimy zupełnie inaczej. Dobra, czyli tu. Tak. Ale śmiesznie z tym nosem. Ale śmiesznie z tym nosem. Nie dość, że mam konturowane bokami, to jeszcze mam kropkę. On mi się nie świeci. On no, on mi się tu nie świeci, mi się świeci. Kolorystycznie musisz coś zrobić z tymi ustami. Odrobinę koloru musisz mieć, ale nie różowego, tylko takiego właśnie cieplejszego, troszeczkę bardziej ciasteczkowego, nie? Dobrze. Więc zawsze możesz odrobinkę tego może dodać. Chociaż nie, on jest różowy. Jezus, skasować usta. Jak tak, to? No dobra. Tak, nie tak całkiem, tak trochę. Zrób cieniutką warstwę. Mhm. A ja teraz przeżywam to, że muszę zamiast rysuję zawsze takie wielkie serce na ustach, że muszę to zrobić na płasko. Nie wiem, jak ty to robisz. Znaczy, ja troszeczkę idę w taki delikatny łuk, ale to jest tak delikatne, że wiesz, no bo ja mam swoje naturalnie prawie płaskie, więc robię taki bardzo delikatny łuczek, taki... Ale ogólnie nie przejmować się konturem, tylko po prostu dodać tego koloru. Aha. Co, dziwnie się czujesz bez tego? Bez tak, czuję się jakbym robiła minę. Wiesz o co chodzi? Jakbym robiła tak... Pięknie, jest, tak? Pięknie, tak. Mamy to! Mamy to! Yeah! Podobasz mi się w ogóle. Tak, podobasz mi się, no maksa. Te kolory na maksa do ciebie pasują w ogóle. I to myślę, że w ogóle takie cieniowanie Cat Chris pasuje każdemu oku, tylko u każdego to wytyczenie tej linii jest troszkę inne. Tak, czyli każdy powinien dopasować po prostu do siebie, czy trochę niżej, trochę wyżej. Tak, odległość między brwiami, wielkość oczu i tak dalej. Ale to jest piękne i to przyciąga taką uwagę, że nawet jak patrzę na siebie z daleka, to widzę takie, że tam widać od razu, że coś się dzieje. Coś się dzieje na tych oczach, takiego fajnego, nie? A ty jak się czujesz w takim delikatnym makijażu? O Boże, ja się czuję dziwnie tak z tym dołem takim gołym, tak czuję, jakbym miała takie... Takie aż inne tutaj, inną taką twarz. Na pewno tak bardzo świeżo. Czuję się bardzo świeżo, ale najdziwniejsze to są usta. Bo mówicie, że mam wrażenie, jakbym miała taki gryos cały czas. Jak ty z tymi ustami się czujesz? Powiem ci, że łyso. Łyso, tak jakbym nie miała ust trochę. No. Więc jest to dla mnie taki pewien problem, bo ja lubię mieć ciemniejsze usta. No ale z drugiej strony myślę, że jak miała ciemne usta do tego oka, to mogło być za dużo. No bo tutaj się już dzieje tyle, że... Tak. Ale zdecydowanie jestem taka, że wiecie, jakbym po prostu nie miała ust, taka bezustna. Okay.
Mi się spodobały te brwi w ogóle, takie bardziej płaskie. Cieszę się. Tak. I ciekawie wygląda tak, że mam mocne te zewnętrzne kąciki, dużo mocniejsze te zewnętrzne, nie kąciki, tylko te zewnętrzne części brwi. Ja wiem, że dla niektórych może być nie widać różnicy, ale tak, naprawdę jest bardzo duża. To jest trochę tak, wiesz, na sensie teraz się, tak się przejmujemy w ogóle, Boże, wyglądamy tak inaczej, ludzie nas oglądają tak... Nie, słuchajcie, ogólnie to jest tylko zabawa i to jest tylko make-up, można zmyć, pomalować, dorobić, tak. Można zrobić z tym, co się chce i nie warto w ogóle tym się tak szczerze, tak głęboko emocjonować. Tak. Fajnie jest się tym pozytywnie emocjonować i właśnie eksperymentować, bo ja też wiem bardzo dobrze, jak zrobiłam pierwszy challenge, żeby odtworzyć czyjś tutorial, zobaczyłam, jak wiele się dzięki temu nauczyłam i takie challenge, w ogóle jeszcze na żywo, kiedy masz kogoś, ktoś ci instruuje, są po prostu najlepsze. I ja myślę, że dla mnie to będzie początek tego i będę chciała zapraszać na pewno inne dziewczyny i też się tym wymieniać, bo jest z tego taka zabawa i nauka. Dokładnie. No. Powinniście chociaż raz spróbować tak rzeczywiście tworzyć czyjś tutorial i zobaczyć rzeczywiście, jak różne techniki w ogóle można odkryć, albo po prostu inny makijaż. I nigdy nie czujcie ograniczenia, że to muszą być dane produkty, tak. Bo to wszystko albo można zamienić. W ogóle. Tak. Oczywiście. Dopasowujcie do siebie. No. I wbijajcie do Agi, słuchajcie, bo zrobiłyśmy też bardzo fajny film, od którego Aga miała pofarbowane usta właśnie, tak. Na przykład. Między innymi, a ja byłam cała żółta, więc mam nadzieję, że was to zaciekawi. Dziękujemy wam bardzo, dziękuję Aga. O, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa.